Siemanko moi drodzy, i dzisiaj kolejny odcinek z Fazmofobii, ale będzie to odcinek zdecydowanie z tych specjalnych. Photo Randomizer Challenge, czyli wyzwanie, które polega na tym, że do naszej lokacji, a konkretnie na Tanglewooda, wchodzę wyłącznie z latarką i aparatem. Każde zrobione zdjęcie pozwala nam odblokowywać kolejne przedmioty, co sprawia grę wyjątkowo skomplikowaną. Tym bardziej skomplikowaną, że będę robił to na Nightmare Mode. Będzie na bogato. Zapraszam serdecznie. Jesteśmy, moi drodzy, na Tanglewoodzie. Wziąłem sobie chociaż takie ułatwienie, chociaż nie wiem, czy Tanglewood jest takim ułatwieniem, wbrew pozorom. Mamy Petera Baileya, Peter Bailey. Cud, zdarzenie paranormalne, czujnik ruchu. Nie wiem, czy będę mógł wykonać te questy. Startujemy, jak to w Randomizer Challenge'u, z aparatami oraz z latarką. Każde zrobione zdjęcie daje nam jeden odblokowany przedmiot. Zdjęcie ducha daje nam dwa odblokowane przedmioty. Dodatkowo wykonanie każdego obiektywu pozwala nam odblokować kolejny przedmiot. Tutaj będzie to trudno, jeżeli nie będziemy mieli zdarzenia paranormalnego, to do pozostałych dwóch potrzebujemy equipmentu. Tak więc, startujemy, zaczynamy i zobaczymy, co jesteśmy w stanie dzisiaj ugrać. Czasami fotorandomizer potrafi iść gładziutko, a czasami jest kompletną klapą. Jest utrapieniem. Wiemy, że będziemy mieli co najmniej dwa... Jezu, gdzie ja idę? Co najmniej dwa zdjęcia, jeżeli znajdziemy kość. Jeżeli znajdziemy kość, mamy już jedno pewne zdjęcie. Jeżeli znajdziemy cursed item, mamy kolejne. Gdzieś czymś... Tu jesteś. Give me a sign. Show yourself. Hello? No i bajka. Interakcja numer jeden. No i pięknie. Nie mamy music boxa, nie mamy tu hiding spota. Hiding spot mamy tam. Give me a sign to something. Hello? Give me a sign to something. Hello? Mr. Bailey? No? Dobra. Nie przedłużajmy, nie traćmy sanity, bo mamy tylko jedne. Mamy pierwsze, drugie zdjęcie, więc mamy już dwa przedmioty odblokowane. Pozostaje jeszcze kwestia kostki. Where is the boner? Czy mamy tu gdzieś kość? Nie. Niespecjalnie. Teraz jej poszukamy. Mamy potencjalnie trzy. Rzucił czymś. Pytanie... Niezły cień. Pytanie czym? Kości nie widzę na razie. Może gdzieś a tu jest. Tiny little bone. Give me a sign. Hello, Mr. O, mam tu hiding spot. Niezbyt bezpieczny. Włączył komputer, ale... Chyba telefon, nie? Tak jest! Can you show yourself? Show yourself. Give me a sign. Show yourself. Give me a sign. Peter. Wow, wow, wow. Tam zamrugał światłem, tu uderzył okno.
I teraz jest aktywne. Zdecydowanie. Okej. Zobaczmy, co wyciągniemy z tego. Jakie optimum możemy z tego wyciągnąć. Odpalmy sobie. Odpalmy sobie randomizera, który zdecydowanie. Mamy 5 zdjęć, więc mamy 5 przedmiotów. Numer 1. Flashlight. W zasadzie to mamy. Możemy spinować jeszcze raz, bo to już mamy. To, co mamy, pomijamy. Mamy sól. Świetnie, bo potrzebna jest do obiektywa. To jest numer 1. Sól. Flashlight pomijamy. Spirit box. Nie. Kamera. No to też spoko, bo sprawdzimy orby. Trzecie podejście. Infrared light sensor, tego w ogóle nie wiem, co tu robi. Znowu flashlight. Krucyfix, tak? Czy tak? Czyli mamy krucyfix i ostatni na ten moment. Candle. Świeczka. Okej, okej. W takim wypadku. Krucyfiks. Tool. Wideokamera. Spirit box. I. Candle. Tak? Chyba. Oczywiście automatycznie do świeczki mamy też zapalniczkę, no bo w przeciwnym razie byłoby to trochę. Trochę głupie. Może na razie pójdę z tym i z tym i z tym. Nie wiem do końca, gdzie ten duch jest. Spróbuję go odnaleźć. Mam wrażenie, że jednak będzie tutaj. Gdyż mamy tu freezing na przykład. Między innymi dlatego. No, ale orbów tu nie ma. Orbów nie ma tutaj zdecydowanie. Tak czy owak. Rzućmy tu kruca. Weźmy sobie latarkę. Where are you? How old are you? Are you here? Are you close? Thank. Mamy jeden przedmiot kolejny. Are you here? Are you close? Are you friendly? Are you close? Are you friendly? Nope. Co nam to mówi? To mówi nam, że mamy jeszcze jeden przedmiot dostępny. Oczywiście zapalniczkę też mamy w pakiecie. Dobra, więc wylosujemy sobie jeszcze jeden przedmiot. Lighter, już mamy lighter. Dotsy. Wideokamera już mamy. Dotsy albo Ghostwriting Book byłby. Motion sensor, mamy taki objective, więc zrobimy dwa obiektywy, co jest absolutnie fenomenalne, bo mamy sól i mamy motion sensor. Super, super informacja. Candle na razie nam się nie przyda. I mamy kolejne zdjęcie, mamy Dirty Water, więc tak. Prześlizg też włączył. Cyk, cyk. Już jeszcze mogę to zrobić? Nic ciekawego. Spróbujemy
Słuchamy. Przeszedł. Gdzie zrobi krok? Gdzieś tu. Mamy dwa kolejne zdjęcia. Trzy. I ostatnie mogę zostawić na zdjęcie ducha, które będzie warte dwa. Dwa przedmioty. Na razie wiemy tyle, że mamy freezing. Na razie tyle wiemy. Wylosujmy sobie te dwa kolejne... Raz, dwa, trzy kolejne przedmioty. Bo myślę, że... To może pomóc nam, jeżeli na przykład mielibyśmy smadża, to by mi na pewno pomogło w... Przepraszam, mamy więcej. Mamy 5 przedmiotów do wylosowania. Videocam już mamy. Motion sensor już mamy. Tu już mamy. Videocam już mamy. OG. Come on. Teraz będzie termometr. Kompletnie useless. To jest raz. Zróbmy sobie te trzy. IMF-ka. Super, bo to może być IMF tak naprawdę. Mamy kolejne. Dobra, czyli teraz mamy na pewno 5. 3. Czwarte. W sensie trzecie za candle już mamy. Termometr już mamy, chyba że sound sensor wypadnie. Sound sensor. I mamy dwa obiektywy, bo przeszedł przez sól i przeszedł przez motion sensor. Więc jeszcze dwa przedmioty. Dajcie mi docy albo. IMF już jest. Dajcie mi docy albo ghostwriting. Kurde. IMF już mamy. Lecimy dalej. Flashlight mamy. Motion sensor już mamy. Znowu latarka. Sanity pills. Sanity pills. To dobra wiadomość. I ghostwriting book, nie. Ghostwriting book, ghostwriting book. Flashlight again. Będzie ghostwriting book, tak jest. Dobra. Jest to w zasadzie taka lightowa wersja. Moglibyśmy sobie to znacznie utrudnić. Mamy sanity pillsy. Smash stick był? Chyba był. Była IMF-ka, był ghostwriting book i był sound sensor, jeżeli dobrze pamiętam, tak? Raz, dwa, trzy, czwarta IMF-ka, nie wiem gdzie ją zrzuciłem, tutaj. To jeszcze coś w sumie powinniśmy mieć. A nie pamiętam co. Termometr. Dobra, termometr. Chyba nie pomieszałem nic, mam nadzieję. Mamy zdarzenie paranormalne, które też zaliczymy, więc jeszcze zdobędziemy trzy przedmioty. Tak naprawdę. Ponieważ zdobędziemy... Już ja tu mogę wziąć. A Go Trading Book. To ja czegoś nie powinienem tu mieć. Smadża chyba, nie? Nie było. Czy sound sensora? Pokiełbasiłem. No dobra, nieważne. To nie wezmę smadża. Sam sensora i tak nie użyję. To żeby... A gdzie ten ghostwriting book? Wziąłem go... What the fuck? Zniknął. Książka mi zniknęła.
No dobra, weźmiemy kolejną. Gdzie ją rzuciłem? Dobra. Whatever. Cały czas palą się światła. Cały czas łazi przy... O, tutaj. Połóżmy mu książeczkę. Gdzie ja mogę się chować? Tu nie mogę się chować. Mogę się chować tam. I tutaj. I tu chyba się będę chował. Sądzę, że jest to dobry wybór. Tylko mam pewne obawy, czy jak będę zapalał te świeczki, czy on przypadkiem nie zechce mnie zahantować. Wtedy będę miał spore problemy. No ale dobra. Może się uda. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. What the fuck? Interes. Czwórka maksymalnie dobija. Strasznie dziwną ma prędkość, nie? No dobra, i tym sposobem zdobyliśmy zdarzenie paranormalne, czyli mamy szansę chyba na perfect game. Jeśli się nie mylę. Tak, mamy jeden item za zdarzenie paranormalne i dwa itemy za ducha. Przejdźmy sobie do konkretów. Myk. UV, candle, już mamy w sumie. No tak. Krucyfiks też już mamy. Zostały nam docy. UV-ka. Glowstick. No dajcie coś. Dajcie coś dobrego. Smudge stick, teraz na pewno. Czyli mamy smudge'a, to jest raz. Mamy parabolika. Dajmy, no dobra, bez sensu. Nie wiem, o co chodzi z tym infraredem. Glowstick, który jest mi w zasadzie bezużyteczny. Smudge, glowstick i tripod. No tripod to zrobi robotę. Zdecydowanie. Match, glowstick i tripod. Cóż mogę tu zrobić? Cóż mogę tu zrobić? I cóż w ogóle wiem o tym duchu? W zasadzie nic konkretnego. Chyba tyle, że nie jest to mimik, bo orbów nadal tu nie widzę. Mam wszystkie obiektywy. Więc wezmę sobie to. Tripoda wezmę, bo mogę. On w ogóle nie wyłączył. Pierwszy nie wyłączył korku. Może to Jean? Po drugie,
Chyba gdzieś się przeniósł. Ale nie. A może to... Actually Twins. Wiemy, że to nie oni. Oni nie mogą robić takich ghost eventów. Takich ghost eventów. Zróbmy małe. Dobra, tego chyba nie ma. To nie są oni. To nie jest Revenant. To wiemy na pewno. Myślę, że to też nie jest Antu. Chwila, moment. A przecież... IMF-kę mają właśnie Twinsy. Bo nie rozumiem, jakim cudem on jest tutaj, a tam włączył wodę. Typowo Twinsowe zachowanie. Więc poczekam. Dwójka. Dwójka. Fuck, gdzie ja idę? Dobra, zobaczmy, co się wydarzy. Baj. Zacięły mi się drzwi. IMF. Kurczę, ale ten dżin też. Też jest opcją. Myślę, że to nie był Shade. Więcej nic już nie wywnioskuję. Mogę. Tu nie ma złego wyboru, dlatego że wskazówką na dżina jest fakt, że korki były cały czas włączone. No a gramy jakieś 20 minut. Wskazówką na Gina mogło być też to, że był troszeczkę szybszy, tak jakby w miejscach, gdzie było światło, co jest pewnym ability, jakie ma Gin, ale tak mnie strasznie niepokoi ten moment, którym włączony został prysznic tam w tym drugim pomieszczeniu, w tej drugiej łazience. Ale Jin mógł się tam przespacerować, zroamować sobie. Chociaż trochę to jest daleko. Trochę jest to daleko. No nic. Pójdę za pierwszą myślą. Tu mamy stuprocentową pewność, że spełnione zostały praktycznie wszystkie warunki na Gina, ale nie zdziwię się, jeśli będą to Twinsy, no bo... Welcome back. I've got some jobs ready for you. What? Shade? Ale to w zasadzie było dobra. To było logiczne. Z jednego względu. Jedyny ghost event, jaki mieliśmy, to była to taka para, gdzie Shade nie lubi ujawniać swojej postaci. A dwa, podczas odpalenia kręgu też była postać niewidoczna. Była ta taka prześwitująca. Więc to mogło nam dać do zrozumienia, że to może być Shade, aczkolwiek
Moim zdaniem był zbyt aktywny. To był Turbo Shade. W zasadzie od samego początku rzucał, otwierał drzwi, robił bardzo dużo. Był bardzo aktywny. Nie był to typowy Shade. No i widzicie. Można się pomylić nawet w takim momencie. 22 minuty. Dwa zdarzenia paranormalne, dwa hunty. I też w sumie takie duże wskazanie, że on bardzo późno zahantował. On bardzo późno zahantował, bo zanim ten krucyfik został zjedzony, można było... No wykluczyłem go tylko po activity, więc się nadziałem. Ale fotorandomizer poszedł super, było płynnie dosyć. Nie było takiego problemu, że nie mogliśmy dostać ewidensów, no może z tą MF-ką na koniec, więc jestem absolutnie zadowolony. Mimo tego, że ducha w 100% wywnioskować się nie udało. Tymczasem, jeśli Wam się podobał ten odcinek, moi drodzy, jeśli chcielibyście więcej fotorandomizerów, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, subskrypcję i dołączajcie do Twitcha i Discorda, tam też dyskutujemy. A my usłyszymy się następnym razem w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do usłyszenia.